Dobrze, to możemy zamknąć drzwi i chcielibyśmy powitać Państwa bardzo serdecznie na debacie kandydatów na burmistrza i ławy przed drugą turą wyborów, która oczywiście nastąpi w niedzielę. Bardzo proszę, żeby publiczność wyłączyła telefony komórkowe i przypominam jeszcze raz kardynałom zasadę, którą przyjęliśmy na początku jako organizatorzy, że nie przewidujemy pytań z sali, tak? Pytania można było zgłaszać wcześniej, pytania są przygotowane przez redakcję, przez czytelników, przez Radę Miejską Młodzieżową i po prostu jako takie będą zadawane każdemu kandydatowi. Każdy kandydat odpowie na to samo pytanie. Szanowni Państwo, przed nami jak wiemy druga tura wyborów już w najbliższą niedzielę. Tym razem tylko jedna karta do głosowania, a na niej tylko dwa nazwiska. Dawid Kopaczewski, Adam Żeliński. To kandydaci, którzy decyzją wyborców zakwalifikowali się do drugiej tury i obaj są dzisiaj z nami. Bardzo się z tego cieszymy, dziękujemy za obecność, witamy serdecznie. Debatę prowadzimy my, lokalni dziennikarze, Marta Chwałek z portalu Info i Ława. Radek Sapiewski z tygodnika Kurier Iławski. Trzecim wspólnym zatorem jest Młodzieżowa Rada Miasta Iławy i tutaj jej przedstawiciel Bartosz Bielak. On zajmie się liczeniem czasu, tak? Ponieważ każdy kandydat będzie miał ten sam czas na udzielenie odpowiedzi. On będzie obsługiwał zegar, no i pilnował porządku w tym zakresie. Wszyscy czekamy na początek debaty, to już dosłownie za chwilkę, ale zanim przekażemy głos kandydatom, chcielibyśmy krótko powiedzieć o najważniejszych zasadach tej debaty. Pierwszym zadaniem kandydatów będzie wykonanie krótkiej autoprezentacji. Na to przewidujemy 60 sekund. Następnie rozpocznie się runda pytań merytorycznych. Tych pytań jest 20. Znajdują się w szklanej misie, która jest przed kandydatami. I z niej będą kolejno wyciągać pytania, aż będzie pusta. Wykorzystamy wszystkie. Te pytania stworzyliśmy my, dziennikarze, w porozumieniu z naszymi czytelnikami, zarówno portalu, jak i tygodnika. I również swój udział miała w tym Młodzieżowa Rada Miasta. Czas na pytania w rundzie merytorycznej to minuta 15 sekund. Pytań jest 20. I pani robimy tak, że losujemy pytania na przemian, tak? Czyli jeden z panów losuje, odpowiada jako pierwszy na pytanie, potem drugi pan jako drugi, potem ten drugi pan jako pierwszy losuje i odpowiada na kolejne pytanie, tak żeby było sprawiedliwie. Po rundzie pytań od redakcji czytelników będzie druga runda, może ciekawsza. Runda pytań wzajemnych, gdzie kandydatowi będzie mógł zadać pytanie, jakie chce i mają w puli trzy takie pytania, tak? Mogą pytać o co chcą i przewidujemy w tej rundzie jedną ripostę, tak? Czyli jakby odpowiedź na odpowiedź, ripostę na odpowiedź. No i na koniec kandydaci podsumują krótko debatę, jak im się podobała, jakie mają wrażenia. Rozpoczynamy. Na początek autoprezentację kandydatów. Umówiliśmy się w ten sposób, że on kto rozpocznie, zadecyduje albo rzut monetą, albo porozumienie pomiędzy kandydatami. Czekamy zatem na decyzję. Porozumienie się, zacznie pan burmistrz. Zacznie pan burmistrz Adam Żeliński, kandydat w tym momencie na burmistrza, tak? Ja pozwolę sobie wstać za pierwszym razem, bo to jest autoprezentacja. Z samorządem związany jestem od roku 90, w różnych odsłonach. Byłem przez trzy kadencje burmistrzem w tej takiej rewolucji samorządowej na początku lat 90. i później. Później zdarzyło mi się być dyrektorem Krajowego Urzędu Pracy, członkiem zarządu województwa warmińsko-mazurskiego, trzykrotnie też posłem, no i po 12 latach przerwy wróciłem na stanowisko burmistrza. Nie ukrywam, że wróciłem na tej zasadzie, że po 12 latach zobaczyłem, jak ogromne przemiany zaszły w tym, co się działo w latach 90. i co się dzieje już u progu nowego tysiąclecia. To wszystko. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, jestem tutaj przed Państwem jako reprezentant
tego społeczeństwa aktywnego, naszego Iławskiego. Kilka miesięcy temu podjąłem decyzję, że będę budował komitet prawdziwie społeczny, obywatelski, niepartyjny. Wynik pierwszej tury wyborów pokazuje, że mieliśmy rację, że szliśmy w dobrym kierunku, że społeczeństwo nam zaufało, że potrzeba jest nowych twarzy, nowych pomysłów i nowego spojrzenia na miasto. Jako kandydat na burmistrza obiecuję Państwu, że jeżeli oczywiście zdobędę zaufanie naszych mieszkańców w drugiej turze wyborów, nie będę budował kolejnych pomników, nie będę budował kolejnych nikomu niepotrzebnych może galerii jazzowych, ale skupię się na mieszkańcach, na skierowaniu tych wszystkich pieniędzy publicznych na mieszkańców, na konkretne grupy społeczne. Wszystkie miasta w Polsce stoją dzisiaj przed wyzwaniem właśnie zadbania o młodszych i starszych i na tym będę chciał się skupić. Dziękuję bardzo. Ja jeszcze może poinformuję kandydatów, że ten podwójny dzwonek oznacza 15 sekund do końca. Natomiast koniec to będą 3 dzwonki, tak? Dobra, i teraz pan Dawid. Pozwólcie sobie, że przyjmiemy tą formułę, żeby nie patować cały czas nazwiskami. Będziemy mówić pan Dawid, pan Adam. I w tym momencie pan Dawid jako pierwszy losuje pytanie, podaje nam numer pytania. On ma też wydrukowane, proszę bardzo, on ma też wydrukowane to pytanie, żeby je widział, ale my je będziemy dodatkowo odczytywać. Pytanie numer 7. Zaczynamy od takiego tematu ekologicznego. Jak zamierza pan zadbać o zieleń miejską w Iławie? Czas start. Przede wszystkim należy podkreślić, że niestety w Iławie jest tej zieleni ubywa. W latach 2016-17 o 113 drzew wycięto więcej niż zasadzono. Ja rozumiem, że to też wynika z inwestycji, które są robione, ale niestety jest tak, że jak budynek się postawi na terenie, gdzie zieleni wycięto, to tej zieleni tyle samo się już nie zasadzi. Priorytetem naszego komitetu Iława była dalej tak zielona, jak była w latach 90. i mamy tutaj takie zadanie i tak sobie postawiliśmy taki cel, że jeżeli jako burmistrz wydam decyzję o wycięciu na przykład 100 drzew, to na to 100 drzew będzie zasadzone 200 kolejnych. I nie będziemy czekać na zakończenie inwestycji, ponieważ musimy pamiętać, że młode drzewa nie są tak dobrze, nie absorbują tak dobrze wody, jak na przykład duże dęby czy duże inne drzewa. Tak więc skupimy się od razu na takiej pracy przyszłościowej. Będziemy to analizować zawsze z wyprzedzeniem, ile drzew zostanie wyciętych i tak będziemy budować program, żeby tych drzew nie ubywało, bo trzeba pamiętać oczywiście o tym, że małe drzewa nie spełniają takiej roli jak duże, a te duże tak naprawdę to walczą ze smogiem i na przykład z opadami. Tak więc będziemy chcieli patrzeć na ten problem tak bardzo analitycznie. Dziękujemy bardzo. Teraz na to samo pytanie odpowie pan Adam. No mamy do czynienia tutaj z pewnym mitem, gdzie usilnie się uporczywie twierdzi, że ziemia u nas przybiera rozmiary coraz mniejsze. Jest to absolutna nieprawda. Zieleni przybywa, zieleni urządzonej przede wszystkim. Natomiast to wszystko, co jest absolutną koniecznością, czyli pielęgnacja drzew, dbanie też o to, by drzewa nie zagrażały bezpieczeństwu ludzi, jest rzeczą oczywistą. Mało tego, regulują to oddzielne przepisy, które nakazują w przypadku wycięcia drzewa posadzenie odpowiedniej ilości innych drzew. Przypominam ponadto, że jeżeli chodzi o nasadzenia i wszelkiego rodzaju urządzenia zieleni, to mamy z tym coraz większy problem, dlatego że brakuje już terenów, gdzie moglibyśmy w sposób swobodny posadzać kolejne drzewa. To wynika jasno z bardzo starannie prowadzonej inwentaryzacji i jest to rzecz głęboko oczywista i bardzo bym prosił, żeby nie operować rzeczami, które są po prostu w materii abstrakcyjnej. Zieleń w mieście jest na bardzo wysokim poziomie i sumujemy jako miasto zielone. I tak będzie. Tak, długo przez wiele kolejnych lat. Dobrze. Pytanie losuję panu Dawidowi. Czy zamierza pan wprowadzić do kalendarza Iławskich wydarzeń nowe, cykliczne imprezy kulturalne lub sportowe? Jeśli tak, to jakie? Czas start. Zacznę od sportowych. My jesteśmy na etapie może nie tyle wyczerpania kalendarza imprez sportowych, co na krawędzi wytrzymałości, co można by jeszcze w mieście zrobić. Nastawiamy się głównie na to, żeby rezygnować z przedsięwzięć o charakterze takim, że ściągamy wielkie wydarzenia piłkarskie, wydarzenia sportowe, bo to się nie sprawdza. Tak naprawdę wydarzenia o charakterze sportowym przede wszystkim powinny być adresowane do mieszkańców. Mieć charakter familiarny, rodzinny, tak się dzieje. Tutaj wielkim konsumentem centrum sportu
że w tej materii znakomicie się spisuje. Poczynając od półmaratonu, na wiele innych imprez, również dla nas prestiżową imprezą stała się Lotnicza Majówka, którą będziemy starani wykonać. Jeżeli chodzi o imprezy kulturalne, jest to rzecz niewyczerpana i absolutnie powinna budzić niepokój moralny nasz włodarzy, bo to jest niekończąca się opowieść i absolutnie powinniśmy być wyczuleni na zapotrzebowanie społeczne i na to, czego tak naprawdę mieszkańcy w różnym wieku, w różnych kategorii przekrojowych od nas oczekują. Także ten temat jest absolutnie otwarty i jest to katalog zamknięty. Pan Dawid. W programie wyborczym mieliśmy zapis odnośnie nowego festiwalu. Chcielibyśmy zorganizować taki festiwal na wzór Grimmolsztyn Grimm Festiwalu, czyli z taką muzyką inną niż ta, która dominuje w tym momencie w Iławie. I trzeba pomyśleć właśnie pod tych wszystkich festiwalach muzycznych, czy imprezach sportowych, także pod kątem młodzieży. Niestety, jak ostatnia kadencja pokazuje, te festiwale, czy festiwal na przykład, tak, czy rock and roll zostały wypchnięte z kalendarza imprez kulturalnych. Na tym bardzo ubolewamy. Młodzież musi mieć taką odskocznię nie tylko odnośnie blisko pola, ale także musi mieć jakby swoją niszę zagospodarowaną. Na tym będziemy na pewno pracować, żeby te wszystkie kalendarze, te wszystkie imprezy takie kulturalne z wyższego poziomu tutaj u nas zagościły. Absurdem jest przecież, że tak naprawdę nie tak dawno została otwarta galeria jazzowa, a kilka tygodni później, czy kilkanaście dni później po otwarciu usłyszeliśmy tutaj ze słów pana burmistrza, że być może złotej walki nie będzie. Więc wydanie 1,5 miliona złotych ponad na galerię, która nazywa się jazzową, a która ma pełnić różne funkcje, wydaje się co najmniej zbędne. Dziękuję. Pytanie do sobie pan Dawid. Pytanie numer 3 dotyczy transportu publicznego. Jak pan ocenia funkcjonowanie transportu publicznego w Iławie? Jakie ewentualnie proponuje pan zmiany w tym zakresie? Losował, więc pierwszy odpowiadam pan Dawid. Transport publiczny oceniam w Iławie dość krytycznie. Oczywiście on funkcjonuje i na tej podstawowej funkcji się kończy. Wzorem dużych miast proponujemy wprowadzenie biletu czasowego, tak żeby mieszkańcy na przykład Lipowego Dworu mogli na jednym bilecie dojechać na osiedle Ostródzkie, bo absurdem jest, że dzisiaj bilet kosztuje 2,80, proszę Państwa, to jest cena biletu z Olsztyna i Torunia, czyli miast 3-4-krotnie większych niż Iława. I absurdem jest, że ten bilet kosztuje tyle samo w naszym mieście. Co więcej, ja jako rodzic odwożący dziecko do przedszkola, a zajmuję to autobusem dosłownie 5-10 minut, przejazd jednego krańca, tak jak ode mnie ze Starówki, na drugi koniec Iławy. Absurdem jest, że ja muszę kupić bilety w dwie strony i wydać na to prawie 7 zł. Tak naprawdę opłaca mi się jeździć taksówką, czy nawet z własnym samochodem. Tak więc proponujemy zaktualizowanie z tego całego rozkładu jazdy, który też nie jest we wszystkich momentach dostosowane do potrzeb, wprowadzenie biletu czasowego wzorem dużych miast, i to się sprawdza, oraz zastanowienie się nad połączeniem linią autobusową, na przykład osiedla Lipowy Dwór z osiedlem Ostródzkim. Dziękuję. Dziękujemy. Teraz na to samo pytanie odpowie pan Adam. Myślę, że z komunikacją miejską jest tak, że odkąd ona powstała, to zawsze budzi powszechne niezadowolenie. Nigdy nam się nie wydaje do państwa skontrolować rozkładu jazdy tak, by to każdemu odpowiadało. Tak to po prostu jest z komunikacją miejską. Natomiast ja nie podzielam poglądu pana Dawida, jeżeli chodzi o sprawdzenie się tak zwanej biletów startowych. To jest za małe miasto, tego się nigdy nie praktykuje w ten sposób. I oczywiście, jeżeli chodzi o badanie linii, z jakie osiedla mimo łączyć, to jest to temat absolutnie otwarty. Przypominam tylko tak dla porządku, że w tym pakiecie zdobyczy, jaką osiągnęliśmy, jeśli chodzi o Unię Europejską, pojawia się 9 nowoczesnych autobusów ze wszystkimi szykanami, jeśli chodzi o wyposażenie, z podejściem dla niepełnosprawnych, z bardzo dużą atrakcyjną, tymi wszystkimi zdobyczami nowoczesnej techniki. I to jest bardzo dobra wiadomość. To już mamy, to za chwilę będziemy kupować. I w ten sposób myślimy przede wszystkim o komunikacji miejskiej, żeby ona była jak najbardziej atrakcyjna, przyciągająca mieszkańców. Nic więcej na poziomie tego typu miasta zrobić się nie da. Proszę Państwa, mam takie pytanie do Was jako publiczności. Czy dałoby się obejść bez praw dla jednego i drugiego kandydata? Bo to chodzi, żebyśmy słuchali ich racji, a nie robili tutaj wiecu pseudowyborczego, ponieważ nasi czytelnicy oglądają to na żywo, nie widzą, kto wie brawo, słyszą to i myślę, że to powoduje niepotrzebne emocje, niepotrzebnie to
jakby manipuluje przebiegiem debaty. Słuchajmy kandydatów, co wy na to? Kuka nie losuje pana da. Pytanie 15. Czyste powietrze i smog. Czyste powietrze to priorytet dla znacznej części mieszkańców. Jak będzie pan walczył ze smogiem? Czyli w jaki sposób miasto wesprze właścicieli domów jednorodzinnych w podłączaniu się do sieci energetyki cieplnej? Tak, mamy na myśli spółkę, która operuje miejską siecią ciepłowniczą. Ja nie chcę powiedzieć, co ja będę robił, tylko powiem, co ja robię. Może, bo dzieje się w tej materii bardzo dużo na miarę naszych możliwości. Śmiałem rosyjskim spotkaniu z mieszkańcami, chcąc ich zachęcić do tego, by spróbować się uporać z problemem smogu. Idzie to bardzo opornie, dlatego że mamy dość taką niezwykłą sytuację w mieście, że energetyka cieplna, nie jesteśmy jej właścicielem. Właścicielem jest zupełnie ktoś inny, stało to się w jeszcze poprzedniej kadencji, w latach bodajże 2006-2010, jeszcze tego pani nie pamiętam, wtedy nie dużo nie było. I to jest bardzo trudny problem, dlatego że z jednej strony od dwóch lat byliśmy profesorami absolutnymi, to my to pomyśliliśmy, cały rynek poszedł za nami. Proponujemy dopłacanie do wymiany kotła na kocioł gazowy 2000 zł, 5 tysięcy do rozpracowania węzła cieplnego, ale jeszcze raz podkreślam, nie wszystkich na to stać, chociaż się to bardzo ładnie rozwija. Żaden wniosek nie został pominięty. Jeżeli ktoś mieszkaniec składa ten wniosek, to nawet za cenę nowelizacji budżetu starają się ten wniosek zacząć pozytywnie. I myślę, że to jest tak zwana spirala nakręcająca się i będzie w tej materii coraz lepiej. Natomiast zdarzyło mi się na ulicy Gdańskiej, na osiedlu Galierek, kontaktować z mieszkańcami, ewentualność wyciągnięcia ciągu pociągu, nie sobie nic z tego... Koniec czas stopy. Pana Witek. Ja tylko jeszcze do tego się mówiliśmy, że mogę odpowiedzieć jeszcze na poprzednie pytanie, bo tutaj pan burmistrz być może nie zrozumiał. Nie chodzi o to, żeby Iławę dzielić na strefy przy biletach autobusowych, tylko wprowadzić bilet czasowy, który z jednego miejsca na drugi pozwoli przyjechać mieszkańcowi bez przemijania stref, które są w dużych miastach. Okay. To jest taka różnica. Jeśli chodzi o smog, oczywiście też mieliśmy taki punkt w naszym programie wyborczym. Tutaj tylko zwrócę uwagę, że tak słusznie pan burmistrz zauważył, został wprowadzony program do wymiany pieców, tak, czy węzłów, ale proszę państwa, to jest program opiewał pierwszy, bo dobrze pamiętam, na 70 parę tysięcy. Jeżeli tym krokiem będziemy szli, że będziemy przeznaczać 70 parę tysięcy na walkę ze smogiem, to ze smogiem będziemy walczyć kolejne 20 lat. A proszę sobie wyobrazić, ile można byłoby dobrego zrobić, gdyby na przykład nie ta sławetna galeria jazzowa z prawie 1 800 000 zł. W naszym programie proponujemy wprowadzenie wzorem też dużych miast, które już z tym smogiem bardzo dobrze walczą, prowadzenie na przykład dronów, które będą badały zanieczyszczenie powietrza nad budynkami i będą analizowały skład chemiczny danego dymu. To oczywiście pozwoli w sposób bezsprzeczny stwierdzić, kto pali odpowiednim paliwem, a kto nie. I proponujemy też wprowadzenie uchwały antysmogowej, która na przykład określi, jakie warunki muszą spełniać piece, czy można palić, a czy nie. Dziękujemy. Czas dobiegł końca. Pora na piąte pytanie. Rysuje pan Rubic. Numer 14. 14. No tak, pytanie wizjonerskie. Jak widzi pan Iławę za 15 lat? Ilu ma mieszkańców? Czym się wyróżnia na tle innych miast, regionu? Czas start. To jest bardzo dobre pytanie. Chciałbym za nie podziękować osobie, która sformułowała je w taki też sposób. Iława dzisiaj ma na tych mieszkańców zameldowanych troszeczkę powyżej 32 tysięcy mieszkańców. Niestety ta liczba tych zameldowanych tutaj spada. Jak widzimy, Iławę za 15 lat, to często też powtarzamy właśnie w naszych materiałach wyborczych, że my musimy zacząć mówić o Iławie właśnie w kontekście 5, 10, 15 lat, a nie tylko w kontekście najbliższej kadencji danego samorządu. Trzeba zauważyć dwie rzeczy. Wszystkie miasta w Polsce stoją przed wyzwaniami dotyczącymi opieki nad osobami starszymi, bo to będzie coraz większy dylemat samorządów, ale także zatrzymywanie, czy próbą zatrzymania osób młodych w mieście. Bo co by nie mówić, przyszłość jest w młodych rodzinach, w dzieciach i trzeba zrobić jak najwięcej wysiłku, żeby te osoby młode tutaj zatrzymać. Mam nadzieję, że Iława będzie miastem energetycznym, miastem, które będzie aplikowało różne tutaj świeże pomysły. Dlatego idziemy z takim właśnie programem odświeżenia troszeczkę tego, co się tutaj dzieje w Iławie. Mamy nowe pomysły, nowe spojrzenie na Iławę i mam nadzieję, że wyborcy zaufają nam na tyle, że będziemy mogli ten program realizować.
Czym się wyróżnia miasto? Na pewno wyróżnia się położeniem komunikacyjnym. No to już niestety nam nie wystarczy czasu. Dziękujemy. O odpowiedź na to samo pytanie prosimy teraz pana Adama. Znaczy ja tak tylko po raz pierwszy zderzyłem się z materią samorządową. Zawsze miałem taką konstrukcję myślową, polegającą na tym, że widziałem głowę 5, 10, 15 lat do przodu. To się w tej materii nic absolutnie nie zmieniło. Tak między innymi pracowaliśmy w zasadzie zmian stosunków własnościowych. Tak pracowaliśmy, kiedy wyprowadzaliśmy w sposób bezpieczny na obrzeża miasta zakłady przemysłowe. To jest cała historia, można to spisać na Wołowej Wzgórze, jak w sposób taki konsekwentny, metodyczny doprowadziliśmy do takiego wyglądu i wagi, jak on jest dzisiaj. To się nie wzięło z żadnego powietrza, ani z jakiejś tam przypowieści, tylko to po prostu jest efekt ciężkiej, gigantycznie ciężkiej pracy, często idących w tak zwane zwarcie, czyli na konflikt mieszkańcowy. Efekt jest taki, że na dzisiaj mamy ogromny potencjał rozwojowy w wielu miejscach. Także przed nami jest absolutnie znakomita przyszłość, czego wielkim przykładem jest budownictwo wielorodzinne. Nigdy w historii Iławy nie było takiego nazwijmy to rozruchu, jeżeli chodzi o budowanie kolejnych bloków, budynków, to się wszystko dzieje w sposób znakomity, w sposób kontrolowany i ja to witam z ogromną ulgą i przyjaźnią. Także myślę, że przed nami jest to wszystko, co najciekawsze. Jeszcze podkreślam jedną rzecz, że niektóre miasta odnotowują w tej chwili ogromny regres, jeżeli chodzi o ilość mieszkańców. W Iławie mamy cały czas sytuację powstrzymaną, taką, która tylko... Pan Adam losuje pytanie. Dwudzieste. Część mieszkańców Iławy mówi o potrzebie rewitalizacji Starego Miasta. Czy jako burmistrz podaje mi pan ten temat? Jeśli tak, to jaką ma pan koncepcję rewitalizacji iławskiej starówki? Przede wszystkim tam jest szalenie skomplikowana materia własnościowa. Ja przypominam, że budynki to są zasoby z budynkami mieszkaniowymi praca, natomiast to wszystko, co jest tak na poziomie, to jest własność komunalna. I to jakby już od samego początku odpowiada na pytanie, czym możemy się zająć. Ja uporczywie twierdziłem przez całą kadencję, że teren Starego Miasta musi jeszcze trochę poczekać. Ponieważ w 2014 roku, gdzieś tylko w połowie, pół roku przed wyborami, nastąpił tam proces wstępnej rewitalizacji, czyli ułożono go nowym drukiem, dokonano tam jakichś tam przemian. I nam nie wypada nawet, bo to by świadczyło o naszej ogromnej gospodarności, gdybyśmy ten temat przedwcześnie zaatakowali. Nie odżegnuję się od tego, że być może w jakiejś tam dalszej części kadencji należałobyś opracować koncepcję, później coś interesującego, jeśli chodzi o projekt. Oczywiście przy pełnym porozumieniu z mieszkańcami Starego Miasta, bo pamiętajmy o tym, że mieszkańcy Starego Miasta nie wszyscy tęsknią za tym, że tam się działo nadmiernie dużo. Jest to osiedle, które osiągnęło sobie status pewnego spokoju. W związku z tym zalecamy powściągliwość i po prostu dajmy sobie jeszcze trochę zatrzymanie, nie odżegnując się od tego, że Stare Miasto prędzej czy później musi doczekać się rewitalizacji. Pan Radny. Panie burmistrzu, ale trzeba być aż tak zachowawczym w tym wszystkim, co się tutaj dzieje. No, Starówka wygląda jak wygląda. Ja mieszkam akurat na Starówce. Bardzo często spotykam się w okresie letnim z pytaniami, gdzie jest Stare Miasto. Zwłaszcza tutaj na tym ciągu prowadzącym z portu 110. Chodzi mi o te schody, tak, na Starówkę. No i ze wstydem muszę zawsze powiedzieć, że no już jesteśmy na tej Starówce. My w programie założyliśmy takie przedsięwzięcie właśnie rewitalizacji, ale na spokojnie. Biorąc pod uwagę to, że budżet ma bardzo ograniczone możliwości finansowe, chcemy zrobić tak, że w pierwszym roku kadencji, to będzie rok taki koncepcyjny, zaprosimy architektów z zewnątrz, którzy będą mieli za zadanie zagospodarować ten plac, który jest własnością miasta. Po roku przedstawimy 3 najlepsze projekty mieszkańcom i mieszkańcy na przykład podczas wyborów parlamentarnych, które będą w przyszłym roku, będą mogli jeszcze dodatkowo wrzucić kartę do urny, która będzie odpowiadała na pytanie, czy jestem za rewitalizacją Starówki, w jakim kontekście ona ma iść, który pomysł wybieramy. Więc tutaj będzie drugi nasz krok po koncepcji, żeby mieszkańcy wypowiedzieli się na temat tej Starówki. I to będzie taka nasza umowa społeczna, ponieważ od razu będziemy mówić jasno wszystkim mieszkańcom, wszystkim Państwu, że te prace będą trwały kilka lat. Oczywiście bloki należą do spółdzielni pracy, ale myślę, że jeżeli miasto podejmie kroki zmierzające do... Teraz stop. Dziękuję. Proszę Państwa, taka uwaga techniczna. Internauty zgłaszają nam, że słabo słychać dźwięk. Dlatego prosimy trzymać mikrofon blisko ust i mówić, no, w miarę donoszym głosem, tak? Teraz pytanie głosuje pan Dawid. Pytanie numer 6.
Pytanie numer 6 dotyczy wyspy Wielka Żuła. Jak wiemy, wyspa pozostaje niezagospodarowana. Czy w Pana ocenie w ogóle należy to zmienić? Jeśli tak, wówczas prosimy o przybliżenie swojej koncepcji zagospodarowania wyspy. Czas start, Pan Dawid. Temat bardzo skomplikowany. Podczas kampanii wyborczej mieliśmy taką zasadę, że rozmawiamy z mieszkańcami, chodzimy od domu do domu po wszystkich osiedlach. I proszę Państwa, tyle głosów, jak było za tym, żeby coś z Wielką Żuławą zrobić, było tyle samo głosów przeciwnych, ponieważ mieszkańcy stwierdzili, że chcą, żeby ta wyspa pozostała wyspą. My chcielibyśmy tutaj zaprowadzić taki pewien kompromis. W związku z tym, że w Iławie przez wiele lat nikt nie pomyślał o tym, żeby stworzyć park centralny, miejsce, w którym możemy się spotkać jako rodziny, poprzebywać ze sobą na łonie natury, chcielibyśmy otworzyć część Iławy, drobną część, przepraszam, Iławy, Wielkiej Żuławy na mieszkańców. Mamy przeprawę promową, która funkcjonuje w okresie letnim. Chcielibyśmy, żeby na przykład mieszkańcy mogli bezpłatnym autobusem dopłynąć do tej, dojechać do tej przeprawy promowej, przedostać się na drugi brzeg i tam przy lekkiej pomocy miasta na jednym brzegu, który zostanie lekko zagospodarowany w postaci na przykład miejsca na ognisko, małej plaży miejskiej, taką małą plażę, myślimy o małej plaży miejskiej, o miejscach na ognisko, to miałoby taki być teren rekreacyjny, żeby można było pojechać na cały dzień, poprzebywać na łonie natury. Jeżeli chodzi o większe zagospodarowanie, myślę, że tutaj trzeba byłoby poprosić tak naprawdę specjalistów z zewnątrz, żeby nie popełnić błędu, nie sprzedać, nie wydzierżawić komuś, kto po prostu zrobił tę krzywdę. Dziękujemy. Dziękuję. To samo pytanie teraz do Pana Adama. To jest wyspa Wielka Żuława, to jest, ja to tak nazywam, na robocze taki trochę mit założycielski kolejnych pokoleń w Iławie. Ja też tego doświadczyłem na przestrzeni lat 90., kiedy pojawia się tutaj architekt amerykański Borek Biernacki, pukali do drzwi szejkowie arabscy. No działo się mnóstwo takich rzeczy, nazwijmy to o charakterze dość mitologicznym. Natomiast ja na dzisiaj, po tylu latach obserwacji, co z tą wyspą, dochodzę do wniosku następującego, że przede wszystkim należy rozpocząć od tego, korzystając jeszcze z tego złotego deszczu europejskiego, by pobudować na wyspę most. To jest jakby punkt wyjścia, jeżeli chodzi o dalsze zainteresowanie wyspą. W ten sposób zachowamy ogólnodostępny charakter na wyspę. To jest szalenie ważne. Przewijały się takie wątki, że znajdują się kupcy, którzy chcieliby, by mieszkańcy i ławy wyspy widzieli za grubej szyby. To znaczy, owszem, kupią ją za ogromne pieniądze i tak dalej, ale tak naprawdę na tym przygoda i ławia z wyspą by się zakończyła. Nasza propozycja jest taka, że obserwując, co się dzieje w aplikacjach europejskich, w prognozie na RPO w następne lata, żeby zakroić oko, żeby metodą bezkonkursową zdobyć środki europejskie na pobudowanie mostu. Co się wydarzy dalej, to jest zupełnie otwarta sprawa. Dzięki temu zachowamy status quo i nadal to będzie projekt naszego miasta. Pytanie od siebie Pana Adam i odpowiadam. Jak wiemy, nasze społeczeństwo się starzeje. Proszę przedstawić swoje pomysły na ułatwienie życia w naszym mieście osobom starszym z punktu widzenia pokonywania barier życia codziennego oraz dostępu do opieki medycznej czy innych usług. My mamy Radę Seniorów, która jest takim organem dotykającym w zasadzie wszystkich grup, mówię o grupach najstarszych mieszkańców z różnymi problemami, że tak się wyrażę. I jeśli chodzi o problem starzenia się, to po pierwsze mamy do czynienia ze zjawiskiem powszechnym. Nie już ogólnopolskim, tylko ogólnoeuropejskim. Jest to po prostu fakt. Fakt, z którym musimy się wszyscy umieć uporać. Ja osobiście oceniam sytuację tych starszych mieście jako niezłą. To znaczy niezłą nie oznacza, że absolutnie zadowalającą. Jeszcze przed nami jest daleka droga. Między innymi z tego powodu, po uzgodnieniach z ośrodkiem Tronek, chcemy wspólnie stworzyć propozycje dla ludzi starszych, jeżeli chodzi o zagospodarowanie oczka przy ulicy Gdańskiej, ale to jest jakiś szczegół. Natomiast bardzo istotne jest również to, że pracujemy nad programami rehabilitacji dla ludzi starszych. Nie tylko to, zastanawiamy się jeszcze, w jakim kierunku pójść, żeby nie przekroczyć jednocześnie naszych kompetencji. Proszę pamiętać, że my jesteśmy ośrodkiem parapowiatowym, w związku z tym możemy patrzeć tęsknie w stronę szpitala, w stronę powiatu, w stronę województwa i mamy swoje ograniczenia. Tym niemniej ludzie starsi są dla nas też niezwykle istotni. Na każdym kroku to mocno podkreślam i myślę, że mogą na nas liczyć w wielu sytuacjach. Pan Dawid. Panie Burmistrzu, ja bym tylko chciał przypomnieć, że w mieście obowiązuje strategia rozwiązywania problemów społecznych i tam jest taki punkt dotyczący seniorów,
który zakłada do bodajże 22 czy 23 roku na przykład powołanie klubów seniorskich albo domów dziennej opieki. Niestety to się nie dzieje po raz kolejny, kolejny budżet jest przygotowany. Nie wiem, czy tam są zapisy, które będą jakby zapisy finansowe, które pozwolą na rozpoczęcie realizacji tych założeń, tej strategii, o tym warto pamiętać. My w swoim punkcie wyborczym mamy oczywiście program, punkt dotyczący pełnomocnika do spraw osób starszych i niepełnosprawnych. Chcielibyśmy taką osobę w urzędzie powołać, która będzie tylko i wyłącznie odpowiadała za osoby niepełnosprawne, ponieważ to jest problem narastający. Co więcej, mamy na uwadze też opiekunów osób starszych, bo to jest często temat taki zapomniany. To są osoby, które poświęcają się często całe swoje życie osobiste i zawodowe do opieki nad swoimi rodzicami, czy na przykład niepełnosprawnymi dziećmi. I chcielibyśmy wprowadzić w Iławie tak zwaną opiekę wytchnieniową, która funkcjonuje w wielu dużych miastach, tak żeby zadbać też o rozwój taki społeczny, zawodowy osób, które się zajmują tymi osobami zależnymi od siebie. Dziękuję. Dziękujemy. Dziewiąte pytanie głosuje pan Dawid. Jakie może pan przedstawić pomysły, nowe pomysły na integrację osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem? Ja tutaj pozwolę sobie wrócić jednak do tego pełnomocnika, którego chcemy powołać, ponieważ jego podstawowym zadaniem, w sumie będzie miał trzy podstawowe zadania. Dwa z nich to takie, by opracować właśnie programy, które będą kierowane do osób niepełnosprawnych, to jest jeden program duży, a drugi program, który będzie kierowany do właśnie opiekunów tych osób niepełnosprawnych, żeby tych opiekunów odciążyć. I ten program będzie zawierał szereg rozwiązań, m.in. likwidację barier architektonicznych, ale także szereg rozwiązań, które będą włączały te osoby niepełnosprawne, ale nie na zasadzie jednodniowej imprezy w okresie letnim w amfiteatrze czy w kinoteatrze. Chcielibyśmy, żeby to był taki proces ciągły, który faktycznie przywróci ich pod względem społecznym do społeczeństwa. Być może będzie to też przy współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy, na przykład w kontekście też takiego rozwoju zawodowego, bo trzeba pamiętać, że te osoby często nie wracają na rynek pracy, ponieważ nie chcą stracić świadczeń, ale być może na przykład przez spółdzielnię socjalną moglibyśmy pomóc tym osobom zaistnieć także na rynku pracy. Dziękuję. Dziękujemy. Teraz o odpowiedź na to samo pytanie prosimy pana Adama. Czyli ja jak słyszę o powoływaniu pełnomocnika, to mam takie wrażenie, że tworzymy kolejne byty. Niedawno miałem kontrolę z Urzędu Województwa, gdzie nasza pomoc społeczna szeroko rozumiana była przedmiotem już nie tylko takiej pozytywnej opinii, ale wręcz zdumienia, że na takim poziomie my prowadzimy pomoc społeczną w Iławie, szeroko pojętą. Naprawdę, jeśli chodzi o chociażby Urząd Miasta, mamy tu klasyczny przykład, że jednym z wydziałów jest ośrodek psychoedukacji na ulicy Chemnickiej. Przed chwilą daliśmy Centrum Aktywności Lokalnej na ulicy Jasieńskiej. Cały czas w tej materii dokonujemy ogromnych przekasowań i zmian. I jest to pewna granica, której nam nie wolno przekroczyć, bo pamiętajmy o tym, że my musimy zachować równowagę, jeśli chodzi o wsparcie z budżetu najróżniejszych grup i środowisk. W związku z tym mogę powiedzieć, że chodzi o pomoc społeczną, o rozumienie problemów osób starszych, nie tylko, również niepełnosprawnych, to nie mamy sobie nic do zarzucenia. Każda bariera architektoniczna dzisiaj to są nowe projekty, nowe zadania, które już są wpisane, jeśli chodzi o pozwolenie na budowę, że bez tego nawet nie można nam rozpoczynać inwestycji. W związku z tym nie mówmy o ekstensji, jeśli chodzi o likwidację barier architektonicznych, bo to się dzieje bez przerwy. Bez przerwy na każdym etapie, również tych najnowszych inwestycji. Pan Adam sobie pytanie. Jaka będzie pańska polityka w zakresie budownictwa komunalnego? Czy widzi pan szansę na wdrożenie w Iławie programu Mieszkanie Plus? Pan Adam odpowiada. My mamy dość taką obfitą przygodę, jeżeli chodzi o hasło Mieszkanie Plus. Rozpoczęliśmy od tego, że do Krajowego Zasobu Nieruchomości przekazaliśmy 2 hektary ziemi zorganizowanych tzw. pola filtracyjnych. To był taki nas pierwszy ruch. W nadziei, że to jest właśnie to, o co chodzi pomysłodawca. Okazało się, że nie. Ten pomysł Mieszkanie Plus cały czas ewoluuje w kierunku bardzo niebezpiecznym dla samorządów, dlatego że zmusza samorządy do tego, żeby na poziomie 27 lat, które dokładnie brzmi, zadłużyć miasto w sensie poręczenia kredytu dla spółek o charakterze komercyjnym, które będą realizować przedsięwzięcie w postaci mieszkania na wynajem. Dzień do końca nie jest rozstrzygnięta kwestia lokatora.
najemcy, który będzie musiał uiszczać kwotę często na poziomie 18-20 zł za metr kwadratowy. Dla nas jest to na tym etapie za trudne. My czekamy na to, że pomysłodawca, czyli polski rząd, ustawodawca, wymyśli lepsze rozwiązanie, bardziej korzystne dla samorządu i wcale się od tego nie uchylamy. Natomiast na tym etapie trudno mi sobie wyobrazić, żebym wszedł Mieszkanie Plus. Jeżeli chodzi o mieszkania komunalne, no to Państwo znacie moją opinię na ten temat. Mieszkania komunalne trzeba uwalniać od sytuacji o charakterze bardzo dla miasta niekorzystnej, ale również i dla sąsiadów. Pan Dawid. Dlatego jeszcze pozwolę sobie wrócić do jednego poprzedniego pytania, bo powiedział Pan, że nie jest Pan za powoływaniem nowych bytów, czy na przykład tego pełnomocnika w strukturach miasta, ale przypomnę, że całkiem niedawno powołał Pan, złożył stanowisko, przekształcił stanowisko do spraw współpracy z miastami partnerskimi. Wydaje mi się, że jednak opieka nad osobami niepełnosprawnymi... Przepraszam, umawialiśmy się, że w sporadycznych sytuacjach, ale wracamy do poprzedniego pytania jednym zdaniem. Panie jednym akapitem. Przepraszam, to czas płynie. Jedno zdanie, przepraszam, wracam do rynku. Jeśli chodzi o mieszkania, warto pamiętać o tym, oczywiście wszyscy wiedzą, że mamy taką jednostkę u siebie, jak Polskie Towarzystwo ITPS, które odpowiada też za tą gospodarkę mieszkaniami. Ja bym chciał postawić na taki ambitny program, minimum jeden blok rocznie nowy, który by powstawał w Iławie. Dlaczego? Z prostej przyczyny. Wynajęcie mieszkania na rynku takiej nieruchomości jest bardzo drogie, a te mieszkania mogły być takim odciążeniem naszych mieszkańców, którzy niestety często muszą się skupić na wynajmie tego mieszkania, jeżeli nie stać ich na kredyt, na własnościowe mieszkanie. I myślę, że to byłby taki, przy takim założeniu jednego bloku rocznie, myślę sobie na 2-3 klatki, czyli około 30 mieszkań. Dziękuję. Dziękuję bardzo. I pan Dawid głosuje pytanie. To pytanie dotyczy zabytkowych kamienic w Iławie. Jaka w Pana ocenie powinna być polityka miasta w tym temacie? Sprzedaż, remont, czy może wyburzenie? Czas Pan Dawid. Wyburzenie absolutnie nie, ponieważ Iława, jak wszyscy wiemy, nie obfituje może w jakiś ogrom zabytków. I tutaj potrzeba pod tym kątem podchodzić bardzo ostrożnie do wyburzania. Jeżeli chodzi o sprzedaż czy remont, oczywiście serce podpowiada, żeby remontować i żeby zasoby miejskie jednak dysponowały taką kamienicą, a rozum podpowiada, że jednak musi być jakiś kompromis tutaj i zdaję sobie z tego sprawę, że nie mogę tutaj obiecać Państwu, którzy pewnie by chcieli, żeby miasto dysponowało takimi kamienicami, że wszystkie będą w władaniu miasta. Ale wydaje mi się, że tak jak teraz są wystawione na sprzedaż, prawda, Pani Burmistrz, dwa budynki, jeden można byłoby zatrzymać na pewno tutaj w strukturach miejskich i zastanowić się nad dłuższą perspektywą, czy na przykład nie zrobić tam jakiegoś ośrodka dla organizacji pozarządowych, czy na przykład jakiejś Izby Pamięci, bo niestety Iława nie może się doczekać Muzeum Regionalnego, a wydaje mi się, że jeżeli Izba Pamięci w mniejszym wymiarze powstała, to byłby to też taki zaczątek, taka koncepcja, która mogłaby ewoluować i przy współpracy z naszymi lokalnymi historykami, którzy wykonują świetną robotę, moglibyśmy w końcu doczekać się Muzeum Regionalnego, którego niestety nie mamy. Dziękuję. Dziękujemy. Teraz na ten sam temat wypowie się Pan Adam. Prosimy. Ja nie mogę w takiej sytuacji popuszczać wodzy fantazji, ani się szczególnie rozmarzać, dlatego że obowiązujemy kwadrylaria budżetu. Pod pozycjami wpływy są zapisane sprzedaże tych dwóch kamienic, mówimy o kamienicy Słudzka 2 i Mazurska 2. Jedyne dla nas pocieszenie to jest to, że musi remont takiego obiektu, modernizacja odbywać się pod ścisłym nadzorem konserwatorskim, co jakby zabezpiecza tą naszą tęsknotę, by standard tego budynku, jego wygląd i jego przesłanie się utrzymało. Natomiast tak to się robi powszechnie na całym świecie. No nic w tym nadzwyczajnego, że szukamy prywatnego inwestora, który by potrafił za nas to zrobić. Mamy zupełnie inne problemy do pokonania w mieście i trudno mi sobie wyobrazić, żebyśmy ugrzęźli w remoncie, odnowieniu tego typu obiektów. To jest raz. Bo chodzi o tęsknoty iławskie dotyczące muzeum. Ja nigdy nie powiedziałem, że to muzeum ma nie powstać. Tylko pomysłów jest dużo. Możemy sięgnąć po spichlerz przy ulicy Wyszyńskiego, możemy sięgnąć po budynek, który jest rozwalającym się młynem przy ulicy Ostródzkiej. Jest pomysłów dużo. Możemy sięgnąć po udanym przedsięwzięciu w postaci wyniesienia biblioteki w nowe miejsce, by pomyśleć się w tym Jagiellończyka. Spokojnie. Wszystko ma swój czas, swoje miejsce i w związku z tym nie możemy łapać 10-100 za ogon. Dziękujemy. Pan Adam rozsunie pytanie.
szansę. Chciałbym informować, że przekroczyliśmy pół metek rundy pytań, tak? Także jeszcze pół godziny pytań losowanych przed nami. I mam prośbę szczególnie do pana Adama o w miarę możliwości zwiększenie głośności swoich wypowiedzi przy pomocy mikrofonu. 16, tak? To jest taka hipotetyczna sytuacja, ale ciekawa. Kontaktuje się z panem przedstawiciel światowego koncernu zainteresowanego inwestycją w Iławie. Nasze miasto jest w trójce wytypowanych lokalizacji. Jak nakłoni pan inwestora, by wybrał właśnie Iławę? Czas tak. Na pewno nie popełnię tego błędu, który popełniłem w latach 90. kiedy pojawiła się u nas IKEA Swójwód i rozpoczęła z nami twarde negocjacje dotyczące budowania zakładu w Iławie. Ja wtedy z pozycji być może mojego młodzieńczego temperamentu, bo byłem wtedy wiele lat młodszym, nagłosiłem sprawę. To znaczy odbywało się to przy akompaniamencie mediów. To było potwornym błędem. Dlatego, że my po wiele godzin negocjowaliśmy ze Szwedami, podpisywaliśmy listy intencyjne na krawędzi naszych możliwości, a skończyło się w ten sposób, że ostatecznie partner szwedzki wybrał, co było oczywiste od początku tak naprawdę, bo trochę tak na nich to pokrywał, wybrał sobie Lubawy. Do dzisiaj ten problem istnieje jako problem przez miasto jakby zarzucone. Co z kompletną nieprawdą. W związku z tym zasada dyskusji z partnerami tego typu to jest to, że nie wolno mówić publicznie, albo mówić najbardziej powściągliwie i najmniej. Nasza propozycja, jeżeli chodzi o tego typu partnera, to musi być przede wszystkim niekoniecznie tylko grunt, ale przede wszystkim materiał ludzki. Ja się tego nauczyłem będąc w Warszawie. Główne pytanie na dzisiaj inwestorów poważnych brzmi, czy macie odpowiednio wykształconą kadrę? Kadrę o charakterze mechatroniki, elektroniki i tak dalej. To jest podstawowe pytanie. Czas stop. Pan Dawid. Tutaj być może po raz pierwszy zgodzę się z moim kontrkandydatem, że kapitał ludzki jest tutaj nieoceniony. I już teraz musimy właśnie o tym pamiętać i inwestować w młodzież, żeby była bardzo dobrze wyedukowana, żeby nie chciała stąd wyjeżdżać, żeby miała tutaj ofertę do spędzenia czasu, żeby tak naprawdę wiązała swoje nadzieje i swoje życie z Iławą. I na to pytanie musimy sobie dzisiaj odpowiedzieć, co trzeba zrobić, żeby ta iławska młodzież tutaj z nami została. Ale wracając do pytania, co pan zrobił, żeby zachęcić inwestora do prowadzenia swojego biznesu? Zaprosiłbym go na wizytę studyjną. Zaprosiłbym go do hotelu naszego, do jednego z hoteli. Zaproponowałbym mu pakiet taki rekreacyjny na kilka dni, żeby zobaczył, jak Iławie jest fajnie, żeby zobaczył, jak fajnie tu ludzie mieszkają, żeby zobaczył, że jest z Iławy blisko do Gdańska, do Warszawy, żeby skorzystał z tego wszystkiego, co tutaj się dzieje w mieście i żeby poznał przede wszystkim ludzi, którzy w wielu sprawach działają oddolnie, żeby poznał właśnie nas, takich społeczników działających na rzecz miasta. Od tego bym zaczął, od wizyty studyjnej. Dziękuję. I teraz pytanie głosuje pan Dawid. Osiemnaście. Pytanie numer 18 dotyczy gospodarki odpadami. W tej kwestii lokalne media otrzymują dużo skarg, jak wiemy. Czy gospodarka odpadami w Iławie wymaga poprawy w pana ocenie? Jeśli tak, to co należałoby zmienić? I odpowiada jako pierwszy pan Dawid. Gospodarka odpadami. Na pierwszy rzut oka wydawałoby się, że problem banalny. Wystarczy przyjechać, zabrać śmieci i po sprawie. Jednak tutaj już wielokrotnie, tak jak pani wspomniała, lokalne media rozpisywały się na ten problem. Problem polega na tym, że firma zewnętrzna odpowiada za odbiór tych odpadków i tak naprawdę ona może odebrać tych odpadków określoną ilość. Niestety nie może tych odpadów odebrać za dużo, bo zapłaci karę. Niestety system jest taki, jaki jest. Tutaj za dużo z tym nie zrobimy. Ale też mogłem tak odważnie postawić takie pytanie, bo Iława należy do Związku Gmin, prawda, który odpowiada za tą dziedzinę gospodarki odpadami. Może wystarczyłoby postawić pytanie, czy Iława ma interes, żeby w tym Związku Gmin dalej funkcjonować. Być może powinniśmy z niego wystąpić, albo przynajmniej rozpocząć rozmowy na temat takich rozwiązań systemowych, które by jednak pozwoliły Iławie odpocząć od tych zalegających wszędzie śmieci. Dziękujemy. O odpowiedź na to pytanie prosimy teraz pana Adama. Związek Gmin powstał bodajże 20 lat temu i to oznaczało tracenie suwerenności śmieciowej przez miasto. W sposób świadomy pozbyliśmy się kompetencji na rzecz organizacji, która rzesza Gmin 19.
Myślę, że to jest problem przede wszystkim edukacyjny, mentalny. On jeszcze potrwa, jeżeli chodzi o tak zwaną kulturę wyrzucania śmieci. Ja często idę pieszo przez Iławę i widzę, przybywa na przykład wersalek rozwalonych, przerzuconych w nocy, także nikt tego nie widział, gdzieś tam w pobliżu kontenerów. Jest to problem niezwykle trudny, natomiast on, absolutnie się zgadzam z panem Dawidem, wymaga przede wszystkim wyższej kultury mieszkańców. Przepraszam, że mówię wprost. Często jest tak ze wspólnotami mieszkańców, że sobie podrzucają nawzajem śmieci, jakby nie rozumiejąc, że tak naprawdę wszyscy jesteśmy tymi śmieciami opodatkowani. To obojętnie, czy komuś podrzuci, czy nie, ilość tych śmieci musi być wywieziona. I tu brakuje także rzeczy elementarnych, jak odpowiednie, nie tylko kontenery, ale też tak zwane małe domki, które mogą mieć swój wygląd architektoniczny. I w związku z tym uważam, że wszystko przed nami. Więcej w tym wszystkim śmiałości i bezpośrednich rozmów z mieszkańcami. Pytanie rozumie pan Adam. Żaden komitet nie uzyskał samodzielnej większości w Radzie Miejskiej w Iławie na nową kadencję. Z kim ewentualnie wejdzie pan w koalicję? No i kolejne pytanie z tym związane. Kim obsadzi pan stanowiska zastępców burmistrza i sekretarza miasta? Odpowiada pan Adamowi. Czy 4 lata temu, gdy było okręgi jednomandatowe, układ sił w Radzie był następujący. Miałem swoich 9 radnych, 4 radnych było z PiS-u, 7 z Platformy Obywatelskiej, 1 z SLD. Z nikim nie zawarłem koalicji. Umówiłem się w ten sposób ze wszystkimi radnymi, że pracujemy na zasadzie problemów, na zasadzie rozwiązywania bieżących spraw. Ja od tego zacznę. Jeżeli się okaże, że nie będzie potrzeby zawierać z nikim koalicji, to z tego bardzo chętnie skorzystam, dlatego że nie chcę dzielić mieszkańców, nie chcę tworzyć bloków politycznych, tylko chcę współpracować ze wszystkimi. Ja wielokrotnie unikałem sytuacji czysto politycznych, chociaż oczywiście, tak jak każdy, mam wyrobione zdanie na wiele rzeczy, ale unikam tego typu deklaracji, dlatego że podkreślam jedną rzecz. Jestem burmistrzem dla wszystkich. Takie społeczeństwo jak Iława przypomina rozbitą szybę. To są ludzie o różnych poglądach, o różnych orientacjach, o różnym temperamencie. I tego musimy się trzymać, dlatego żeśmy mogli wspólnie, razem tworzyć naszą przyszłość. Pan Dawid, prosimy. Autor tego pytania słusznie zauważył, że żaden komitet nie ma większości i trzeba będzie się z tym zmierzyć. Mój komitet, który będzie miał przyjemność współpracować z innymi radnymi, głęboko wierzę w to, że każdemu radnemu miejskiemu, z jakiej opcji by politycznie nie był, czy z jakiego komitetu by nie był, będzie nas zależało na dobru Iławy. Jeśli będziemy rozmawiać o drodze, o ekologii, o chodnikach, to nikt nie będzie pytał się, czy ten wniosek jest zgłoszony przez Komitet Prawa i Sprawiedliwości, Komitet pana Adama Szymskiego, czy Komitet pana Dawida Kopaczewskiego. Więc głęboko wierzę w to, że mimo tych różnic, które między nami oczywiście są, znajdziemy pole do porozumienia, bo tak naprawdę musimy o tym wszyscy pamiętać, że jesteśmy obserwowani przez swoich wyborców, ale generalnie ludzie nie lubią kłótni i różnych takich swalów. Więc mam nadzieję, że tutaj wszyscy wspólnie jako radni, jako burmistrzowie wejdziemy na taki poziom kultury osobistej, że będziemy mogli się porozumieć. Chyba jeszcze była druga część pytania. Tak, no była. Kim obsadzi pan stanowiska zastępców burmistrza i sekretarza miasta? Bardzo ciekawe pytanie, tym bardziej, że w sieci pojawiło się już kilka propozycji, jakbym prowadził rozmowy z kilkoma osobami, które już istniały w świecie, że tak powiem, politycznym, funkcjonowały w Radzie Miejskiej w tej ostatniej, czy jeszcze poprzedniej. Chciałbym tylko to zdementować. Żadna z osób, która do tej pory była radnym, nie otrzymała ode mnie propozycji bycia moim wiceburmistrzem. Przyznam się, że prowadzę takie rozmowy z osobami, ale to jeszcze za wcześnie, żeby o tym mówić. Dziękuję. Mogę dać panu 10 sekund, jeśli panu imiona i nazwiska konkretne. Na to mnie pan nie namówił. Dziękuję za propozycję. Proszę bardzo, proszę panie Dawidzie wylosować pytanie. Tylko na początek powiem, że to jest pytanie od Młodzieżowej Rady Miasta w Iławie i co ciekawe, ono się powtórzyło jako zgłoszenie od czytelnika, czyli chyba musi uznać, że jest bardzo ważne pytanie. Co pan zrobi jako burmistrz, by zatrzymać w Iławie młodych ludzi? Pan Dawid jako pierwszy.
Pewnie Państwo zauważyli, że już przedstawiając się powiedziałem o tym, że moja kadencja, jeżeli zdobędę mandat, zaufanie od mieszkańców, będzie skupiała się między innymi skupiała się na młodych, którzy są przyszłością tego miasta. I to będzie jeden naprawdę z priorytetów dla mnie, dla mojej kadencji. Przede wszystkim będę chciał zbudować instrumenty współpracy z osobami młodymi, czyli na przykład budżet obywatelski, który niestety, panie burmistrzu, został przez pana zawieszony, o który tak wspólnie walczyliśmy, żeby on dalej funkcjonował. Pierwsza edycja tego budżetu obywatelskiego pokazała, że ludzie się zaangażowali. Ponad 5 tysięcy osób, jeżeli dobrze mi pamięć nie myli, zagłosowało w tym budżecie, więc chciałbym uruchamiać kolejne instrumenty współpracy z osobami młodymi, zwłaszcza z osobami z Młodzieżowej Rady Miasta. Co więcej, proszę Państwa, przede wszystkim jeśli o osoby młode, to musi być oferta kulturalna i oferta edukacyjna. I tutaj na ofertę edukacyjną bym chciał bardzo mocno położyć nacisk, ale ofertę edukacyjną taką no, z wyższej półki, czyli na przykład IT, tego typu rzeczy, bo to jest temat bardzo wrażliwy na rynku pracy, wysokopłatne i te miejsca pracy zatrzymują młodzież tutaj na lokalnym rynku. Zdaję sobie sprawę, że szkoły średnie to nie jest specyfika burmistrza, tylko starostwa powiatowego, ale myślę, że jeżeli zostanę wybrana burmistrza i ławy, to te stosunki ze starostwem się poprawią. Dziękujemy. Pora na pana Adama. Pytanie to samo o młodych ludzi. Z młodymi ludźmi to jest tak, że odkąd istnieje cywilizacja, to jeżeli chodzi o młodych ludzi, następują procesy migracyjne. My tego nigdy nie zatomujemy tak, jakbyśmy chcieli. Po prostu to jest kwestia temperamentu młodych ludzi, ich chęci przeżycia przygody, a wreszcie samodzielnienia się. W związku z tym prosimy tak fundamentalnie problemu młodych ludzi nie traktować, bo to jest o wiele bardziej skomplikowane zagadnienie. To jest raz. Druga rzecz szalenie istotna to taka, że na opustoszenie miast cierpią wszystkie takie ośrodki jak Iława. To nie ma nic szczególnego, nadzwyczajnego. Ja zawsze podkreślam, kiedy dyskutujemy o Ociu czy o migracji młodych ludzi, że mamy do czynienia z wydarzeniem strukturalnym, nie punktowym. Strukturalnym to znaczy, że promieniem kilkuset kilometrów dzieje się to samo. I teraz wymagało jakiegoś genialnego pociągnięcia, nie wiem, jakiegoś cudu gospodarczego, gdyby nawet tą tendencję odwrócić. To jest jedna rzecz. Druga, panie Dawidzie, ja do tej pory jakby bezpośrednio do pana się nie zwracałem, ale ten budżet obywatelski mnie strasznie mówi, taki duży kamień budzień. Ja myślę, że ja panu zadam pytanie dotyczące budżetu obywatelskiego w formie tych pytań wzajemnych. Prosiłbym się jeszcze w tej chwili do tego przygotować. Pytanie losuje pan Adam. Jakie ma pan pomysły na inwestycje, które mogą się stać impulsem dla dalszego rozwoju Iławy? Inwestycje nie tylko o charakterze miejskim. Często to podkreślam, zobaczymy, czy padnie jeszcze takie pytanie, jak nie padnie to od razu tą uprzedzę. Wszystko jest rozwojem miasta. Każda kolejna ulica osiedlowa, każdy nowy budynek z wartością dodaną, właśnie każdy nowy zakład, który tu powstaje, a powstaje. Obojętnie byśmy zaginali rzeczywistość, to te zakłady nowe powstają. Powstaje w tej chwili, rozbudowuje się Polmak. Wiemy o tym, że jest na etapie już pozyskania środków, to jest duża firma stolarska Radex. Obok powstała jeszcze duża kompania stali. To wszystko zaczyna kwitnąć. To wszystko jest wartością dodaną. W związku z tym, jeżeli chodzi o inwestycje o charakterze gospodarczym, to jest to rzecz poza dyskusją, a jeżeli chodzi o inwestycje o charakterze miejskim, to znowu to podkreślę, że wszystko jest rozwojem miasta. Nawet nowe centrum Horyzonty, które ma być rozbudowaną ulotką miejską. To też jest element rozwoju miasta. Chociażby na tej zasadzie, o której przed chwilą rozmawialiśmy, czyli przyciągania młodzieży, czy nie jest bardzo miejsca atrakcyjnego. Dziękujemy. Pan Dawid. Powtórzę to po raz kolejny, ale dlatego, że nie dlatego, żeby zanudzać Państwa tym hasłem, ale dlatego, żeby podkreślić znaczenie dla mnie, dla mojego komitetu tego zagadnienia. My chcemy w sposób szczególny postawić na uwolnienie kapitału ludzkiego, który tutaj w Iławie jest, czyli na to, żeby... Musimy się pewnie zgodzić wszyscy z tym, że w Iławie żyje wielu fantastycznych ludzi, którzy działają w sposób wolny, taki niekontrolowany. I żeby miasto się rozwijało, to ci ludzie muszą mieć dobrze zorganizowaną przestrzeń publiczną. To muszą być drogi, to muszą być chodniki, to musi być komunikacja publiczna, to musi być ciekawa oferta kulturalna, sportowa. Jeżeli mieszkańcy zostaną w tym mieście, to miasto będzie się rozwijało siłą rzeczy. Ale w sposób szczególny trzeba postawić na edukację i edukację osób młodych, żeby oni po prostu zostawali tutaj, a nie zasilali duże ośrodki, aglomeracje i tam byli tą siłą napędową tego miasta.
Dziękuję. Po raz pierwszy skorzystam z przywileju, że parę słów do pana, dobrze? I proszę pamiętać o tym, że edukacja, jeśli chodzi o samorząd terytorialny, to jest do poziomu absolwenta szkoły podstawowej. Proszę o tym pamiętać, jeżeli tak z taką ochotą rozmawiamy o tym kształceniu młodych ludzi, to jest rzecz fundamentalna w tym wszystkim, do poziomu zakończenia szkoły podstawowej. Pora głosowania pytania. Pan Dawid głosuje. 17. Co sądzi pan na temat postawienia przez władze miejskie pomnika poświęconego ofiarom katastrofy smoleńskiej? Pan Dawid odpowiada. Czas tak. Ja jestem dosyć zapracowanym człowiekiem, ale chyba ten pomnik nie postawię. Został jeszcze postawiony, mam nadzieję. Mowa jest o takich ewentualnych planach. O planach, tak, tak. Mm-hmm. Oczywiście. No tutaj moje zdanie się nie zmieniło, ponieważ dwa, bodajże czy trzy lata temu tu ze swoimi najbliższymi znajomymi zainicjowaliśmy taki społeczny przeciw wobec tej budowy tego pomnika ofiar katastrofy smoleńskiej. Ten sprzeciw był spowodowany głównie tym, że radni tak ochoczo, przypomnę tylko, to byli radni z Komitetu Pana Burmistrza i radni Prawa i Sprawiedliwości, tak ochoczo sięgnęli do budżetu miasta, by budować ten pomnik. To miała być kwota przeznaczona 16 tysięcy, potem kwota zeszła do 10 tysięcy. Ja sobie poprosiłem o dietę tych wszystkich radnych, którzy zagłosowali za zbiór Rady Miasta. I proszę Państwa, okazało się, że gdyby wszyscy radni, którzy zagłosowali za tym pomnikiem, oddali jedną dietę miesięcznie, to na ten pomnik by uzbierali. Tak więc wydaje mi się, że jeżeli była taka wola, która podobno była poparta kilka podpisami w ilości kilkuset, to należało sięgnąć do tego czynu społecznego, zainicjować zbiórkę publiczną popartą podpisami. Wtedy myślę, że to byłoby wszystko bardziej uwiarygodniało całą akcję. Tak więc na ten moment moje zdanie się nie zmieniło i tutaj wolałbym, żeby akurat budżet nie brał w tym udziału, budżet miejski. Dziękuję. Pan Adam? Czy faktycznie to była inicjatywa radnych, jak pan całą sytuację doskonale pamiętam. Powiem tak, że inicjatywa radnych opierała się o to, by postawić głaz i tablicę. Kwota 10 tysięcy złotych miała być przeznaczona na urządzenie terenu i tak naprawdę miałem do tego stosunek, nazwijmy to może nie obojętny, ale taki bardzo, bardzo neutralny. Natomiast rozdmuchanie tego problemu do jakichś takich rozmiarów czysto ideologicznych, budowanie już wyobraźni społeczeństwa 7-metrowego giganta, jak figura Jezusa w Rio de Janeiro, to jest tylko lekką przesadą. Tak naprawdę ten temat będzie wracał. Jestem tym niestety przekonany i zawsze stanimy przed dylematem, co z tym zrobić. Ja przypominam tylko o tym, że mamy do czynienia ze społeczeństwem kompletnie rozbitym, jeżeli chodzi o poglądy polityczne, i wymaga wszystko wielkiego taktu i delikatności, by żadnej ze stron w jakiś szczególny sposób nie dotknąć i nie urazić. Dlatego ostatecznie przypominam o tym, nie inicjatywa pana Dawida zdecydowała o końcu tego przedsięwzięcia, tylko sam PiS uznał, że dla nich jest to stanowczo za mało, że szukają zupełnie innego podejścia do problemu, czyli ten problem będzie wracał. Natomiast ja zajmuję w tej sytuacji pozycję głęboko neutralną i przyglądam się z boku, jak to wszystko wygląda. Dziękuję. Pytanie losuje pan Adam. Dobrze, jest to trzecie od końca pytanie, także zbliżamy się do końca tej rundy. W Iławie funkcjonuje wiele stowarzyszeń i klubów sportowych. Według jakiego klucza podzieliłby pan miejskie środki finansowe na wsparcie ich działalności? To się cały czas dzieje, także tutaj nic oryginalnego nie myślę, może tylko powiem od siebie, bo takie pytania często też padają. Jaki mamy stosunek do tego największego szaleństwa, do tej najważniejszej gry podobno w polskim społeczeństwie, czyli polskiej piłki nożnej. Tutaj też postaraliśmy się po tylu latach wpadek najróżniejszych opisów sytuacji, tak wypracować koncepcję bardzo transparentną. Znaczy klub sportowy otrzymuje od nas konkretnie wskazane pieniądze, natomiast skupiamy się przede wszystkim na szkoleniu dzieci i młodzieży. To jest nie tylko Akademia Piłkarska, to jest również Stowarzyszenie Małej Zielonki, jeśli chodzi o piłkę nożną. Natomiast zawsze to ogłaszam z entuzjazmem, jest to rzecz fantastyczna. W sumie dopracowaliśmy się tego, że około 1000 dzieci iławskich ćwiczy, uprawia sport poza szkołą. Jest to wielki wynik jak na tego typu miasto i bardzo chcę to mocno podkreślić, że jest to nasze wielkie osiągnięcie. Jesteśmy bardzo poważnie z tego tytułu wyróżniani i myślę, że w tej sferze mamy naprawdę dużo dobrego do powiedzenia.
Dziękujemy, pan Dawid. Ja bym jednak tą dystrybucję tych pieniążków publicznych podzielił, to czy zaproponowałbym może inny rozkład, ponieważ dwa czy trzy lata temu była taka akcja w mediach społecznościowych, bodajże w Gazecie Łaskiej, że trzeba było szybciutko zebrać pieniądze na wyjazd bodajże kadry wioślarzy na jakieś zgrupowanie. No, dla mnie to była rzecz zdumiewająca, żeby miasto 30-tysięczne nie pomogło w dofinansowaniu takiego wyjazdu. Oczywiście baza, struktura, infrastruktura to musi być zapewnione przy współpracy miasta, tak, żeby to, ta baza była zapewniona, żeby to wszystko się rozwijało. Ale wydaje mi się, że też ciekawym rozwiązaniem byłoby, tak jak to czasem funkcjonuje w innych jednostkach, że za wyniki, za osiągnięcia, za to, że wioślarze, żeglarze, czy na przykład siatkarze finałów mistrzostw, tak, Polski czy Europy, powinny być jakieś premie takie dodatkowe, które by nagradzały, uwypuklały ich sukcesy tak naprawdę na tej arenie naszej tutaj Iławskiej. Tutaj bym chciał bardzo mocno to podkreślić, że głosów tego niezadowolenia ze strony środowiska sportowego jest bardzo dużo. I jeżeli oczywiście zostanę burmistrzem, to wydaje mi się, że jedną z pierwszych decyzji przy konstruowaniu nowego budżetu będzie to, żeby z tymi środowiskami się spotkać, porozmawiać i usłyszeć ich głos i propozycje rozwiązania tego problemu. Dziękujemy. To już przedostatnie pytanie. Prosimy o wylosowanie pana Dawida. Pytanie numer 9 dotyczy problemów komunikacyjnych, z jakimi kierowcy mają do czynienia w mieście na ulicy Wyszyńskiego na przejeździe drogowo-kolejowym i podobna sytuacja na drodze wydatkowej w kierunku Kisielic. Tam również nie mamy wiaduktu ani innego rozwiązania, tylko trzeba czekać przed opuszczonymi szlabanami. Czy zamierza pan w tej sprawie podjąć jakieś działania? Jeśli tak, to jakie? Jako pierwszy pan Dawid. Cała sytuacja opisywana była już wielokrotnie przez nasze iławskie media. Mam wrażenie, że z tych relacji medialnych wynika tylko tyle, że jesteśmy troszeczkę teraz skazani na taką pozycję petenta wobec zarządców tych dróg, że okres, kiedy można było wywalczyć pieniądze na te projekty, minął, bo pamiętam, że to było lat temu, czy tam poprzedniego chyba jeszcze burmistrza, jak dobrze, jeżeli pamięci, że wtedy wszystko się rozgrywało. A tym bardziej patrzę na to z taką przykrością, że wiele tych ośrodków dużo mniejszych, na przykład w drodze na Służ, jeszcze dalej poradziło sobie z tymi problemami węzłów komunikacyjnych. Powstały piękne wiadukty, rozwiązania komunikacyjne, które ułatwiły mieszkańcom i kierowcom drog tutaj funkcjonowanie. U nas niestety to zostało zaniedbane. Tak jak wcześniej już wspomniałem, doniesienia medialne pokazują, że nawet ingerencja naszych władz powiatowych w ministerstwie nie przyniosła niczego pozytywnego. Tak więc obejmując urząd burmistrza, trzeba byłoby na pewno się zastanowić nad tym, zrobić taki audyt tych wszystkich działań, które zostały podjęte, sprawdzić możliwości i ewentualnie podjąć kroki, które zmierzałyby do jakiegokolwiek uregulowania tego problemu. Dziękuję. Dziękujemy. Teraz prosimy o odpowiedź na to samo pytanie pana Adama. Znaczy, mieć szalenie nieznacznie o tym mówić, dlatego że raczej unikam sytuacji, by w jakiś szczególny sposób pastwić się nad tym, co robili moi poprzednicy, bo to jest taki mało wytworny, elegancki. Temat był od początku bardzo skomplikowany, dlatego że budując trasę E65, faktycznie, ja wtedy jeździłem do Warszawy bardzo często, te wiadukty wyrastały jak żywy podeszwy. Tutaj się z kolei toczyła dyskusja w Iławie, czy ma być przystanek Pendolino, a jeżeli tak, czy jest potrzebne 100 metrów dalej wiadukt na ulicy Wyszyńskiego. Tak ja to odkryłem, kiedy teraz wróciłem po tych 12 latach przerwy i analizowałem tę sytuację, jeżeli chodzi o projekty. Także powiem w ten sposób, że mamy teraz radnych wojewódzkich, radnych sejmiku, mamy nowy sejmik. Ja cały czas zabiegam o to, pytam się, wysyłam pisma. Jesteśmy też bardzo dobrze rozpatrywani, jeśli chodzi o, to się nazywa Program Rozwoju Kolejnictwa w Polsce, gdzie potraktowano nas na zasadzie tak zwanego przesłania publicznego, że jesteśmy w grze, jeżeli chodzi o ulicę Wyszyńskiego, bo tam jest rzeczywiście gigantyczny problem. Wyrastają kolejne osiedla wielorodzinne i za chwilę to ulica się kompletnie zatka. Więc wszystko, co mi się udało, na dzień dzisiejszy absolutnie nie przyjęliśmy ulicy Wyszyńskiego do zasobów miejskich, a taki był nacisk i presja. Natomiast zupełnie inaczej to wygląda, jeżeli chodzi o... Dziękuję, że czas się skończył. Pan Adam losuje pytanie. Powinna to być dwójka. Czy jako burmistrz podejmie się pan modernizacji stadionu miejskiego? Jeśli tak, to jaki będzie charakter przebudowanego obiektu?
bez żadnej niewartowani, bez szaleństw. Ja oświadczyłem w kampanii wyborczej, zresztą jesteśmy już po ogłoszeniu konkursu architektonicznego, że budujemy szkołę i przedszkole na osiedlu Piastowskim. W związku z tym szarpanie się teraz z kolejnym przedsięwzięciem o charakterze kompleksowej modernizacji systemu w ogóle nie wchodzi w rachubę. Jedyna rzecz, jaką możemy zrobić i osiągnąć, to wprowadzić taką metodę etapowania. To znaczy kwotami jakimiś takimi przystępnymi, jeśli chodzi o nas budżet, realizować tam kolejne zadania w postaci, poczynając od ogrodzenia, od wymiany siedlisk, od podnoszenia murawek, wiele takich innych od wewnętrznej drogi, jak ona funkcjonuje. I na pewno na dzień dzisiejszy oświadczam publicznie, nawet za cenę przegranych wyborów, o jakiejś wariactwie w postaci tego, że nagle tam wydamy 20-30 milionów, może być nie może. Musimy się skoncentrować na potężnych kwotach inwestycji na osiedlu Piastowskim. I pan Dawid. Panie burmistrzu, a w osiedlu Piastowskim, tam gdzie szkoła, gdzie budowała miasto, jest właścicielem tego terenu? Już. Czy jeszcze nie? Czy dopuszczamy taką zmianę? Pytanie może pozostać bez odpowiedzi, może z odpowiedzią. Z tego co wiem, no nie jesteśmy właścicielem tej działki, więc też jest kwestia otwarta. Ja się zgodzę z jednym tutaj z panem burmistrzem, że temat stadionu jest sprawą o tyle skomplikowaną, że nie jest to do rozwiązania w ciągu jednej kadencji, ale ubolewam nad tym, tak samo jak na przykład na naszą wrocławską stadówką, że mija kolejna kadencja samorządu, a nikt tak naprawdę nie przygotował żadnego, podkreślam, żadnego planu, jak do tego się zabrać. Środowiska sportowe są zaniepokojone tym, jak wygląda ten stadion. No proszę państwa, wystarczy iść na mecz, zobaczyć, jak wyglądają choćby siedziska, tak, brak zataszenia, to są takie elementy podstawowe. Zgadzam się oczywiście z tym, że to jest wielkomilionowa inwestycja, ale wydaje mi się, że jeżeli jesteśmy miastem aspirującym do bycia miastem ambitnym, aspirującym do tego, żeby zatrzymywać tutaj młodzież i osoby, które wchodzą na rynek pracy, to już powinien dawno być plan współpracy, plan jakby modernizacji tego stadionu. Ale tak jak mówię uczciwie, rozłożymy na wiele lat do przodu. Dziękuję bardzo. Na tym zakończyliśmy rundę pytań czytelników od redakcji. Teraz przechodzimy do może ciekawszej, może bardziej agresywnej, zobaczymy, ale mam nadzieję, że będziemy grali fair. Rundę pytań wzajemnych, czyli kandydaci zadają sobie wzajemnie trzy pytania na przemian. Jako pierwszy pyta pan Dawid. I teraz tak, każdy z kandydatów ma prawo do półminutowej riposty. Jednej, tak? Może sobie wybrać, że może skontrować odpowiedź swojego konkurenta. Jeśli nie wykorzysta tego żetonu półminutowego, będzie mógł te pół minuty wykorzystać później w podsumowaniu debaty. To prosimy o pierwsze pytanie pana Dawida do pana Adama. Ja mam pytanie dotyczące oferty dla rodzin. Pewnie zgodzimy się wszyscy z tym, że Iławianie chcą mieć pewność, że będą mieli miejsce w żłobku, że będą mieć zapewnioną tą podstawową opiekę edukacyjną dla swoich dzieci. Ja jako ojciec dwójki dzieci, a niedługo trójki, jestem zaniepokojony tym, że tak trudno dostać miejsce w własnym żłobku. Mamy tylko i wyłącznie dwie grupy żłobkowe. Kolejna kadencja mija niestety tutaj... Przepraszam, ja już chyba się wyraziłem, albo nieprecyzyjnie. Chodzi o zadawanie pytań, a nie składanie jakichś oświadczeń. Tak, tylko nakreślam po. Jednak urzędnik wybudował żłobek z programu ministerialnego Maluch Plus na 64 miejsca. Kolejna kadencja mija, a tych miejsc żłobkowych nie przybywa. Dlaczego musimy tak długo czekać na tak naprawdę rozwiązywanie tych takich podstawowych problemów? Teraz na odpowiedź minuta 15 sekund czas stać. Ja tylko przypominam, że nie kolejna kadencja mija, tylko moja pierwsza kadencja po 12 latach przerwy mija. Więc to jest bardzo istotna różnica i taka dość subtelna, to jest raz. Zatem no, ogłaszamy całemu światu, że jesteśmy na etapie aplikowania o żłobek przy ulicy Obrońcy Westerplatte. To się już dzieje. Jesteśmy na etapie, mam nadzieję, że pozyskania co najmniej 80 miejsc żłobkowych. W związku z tym ten problem jest w naturalny sposób regulowany, załatwiany. Po prostu musieliśmy czekać na sygnał z regionalnego programu operacyjnego, że tego typu aplikacja jest w ogóle możliwa, żeby dostać tak zwane środki zewnątrz. To jest raz. Jeżeli chodzi o miejsca przedszkolne, bo pan był uprzejmy na programie wyborczym o tym mówić, to przypominam też, że w Iławie jest 1400 ofert, jeżeli chodzi o miejsca przedszkolne. Cały czas ten temat jest monitorowany, a jest tak naprawdę 1300 spożytkowanych. I również elementem budowania szkoły na osiedlu Piastowskim jest dobudowanie już przedszkola. W związku z tym panujemy absolutnie nad sytuacją i proszę nie tworzyć kolejnych mitów, mówiąc o jakichś elementarnych zagrożeniach, jeśli chodzi o tę materię.
Dziękuję bardzo. I teraz pan Adam zadaje pytanie panu Dawidowi. Ja mam takie pytanie pierwsze, które mnie zawsze trafiło przez 4 lata, odkąd miałem z panem kontakt. Pan nas zarzucał co roku taką oczekiwaniem, że chodzi o informację publiczną, dopytywaniem się o to, o te wszystkie umowy cywilnoprawne, o faktury, o to wszystko, co się dzieje poniżej 30 tysięcy euro. Ja mi zawsze odpowiadała taka myśl, czy rzeczywiście jest to taka rola, nazwijmy to, niezłomnego rycerza, który poszukuje tej prawdy, tej otwartości, tej transparentności i opierające się tylko i wyłącznie o Urząd Miasta Biławia, o jeden samorząd. Czy pan z takimi pytaniami, inicjatywami występował również do starostwa i na przykład do swojej macierzystej instytucji Urzędu Pracy? Prosimy o odpowiedź pana Dawida. Panie burmistrzu, moje konstytucyjne prawo mówi, że mam prawo składania wniosku o informację publiczną. Tutaj zarzucił mi pan, że co roku jakby prawie, że odniosłem wrażenie, że gnębiłem urząd tymi informacjami. Może złożyłem jeden wniosek lub dwa, jak dobrze pamiętam. Jeden skończył się w sądzie i sąd przyznał mi rację. Urząd Miasta zwracał mi koszta postępowania administracyjnego. I pozwoli pan burmistrz, że powiem tak. W związku z tym, że żyjemy jeszcze w młodym kraju, o której jest oparta konstytucja jeszcze funkcjonującą, pozwolę sobie z tego prawa korzystać w dowolny sposób, jasne, bez narzucania mi, jasne, gdzie mam jakiś wniosek, jasne, składać. Jeżeli pan burmistrz jest zainteresowany wydatkami jakiejkolwiek innej instytucji, burmistrz też może złożyć taki wniosek. A jeżeli pan jest ciekawy, to bym chciał usłyszeć, czy pan taki wniosek składa. Ja nie jestem ciekawy. A ja byłem ciekawy, dlatego złożyłem. Dziękuję. Teraz pan Dawid zadaje pytanie panu Adamowi, czyli pan Dawid do mikrofonu. Jeszcze wrócę do tego, co mówiłem na początku. Dla nas bardzo istotną sprawą jest opieka nad osobami starszymi. Ważne jest dla nas to, żeby te osoby były włączone w system cały tutaj społeczny. Jak pan chce dotrzeć do tych osób starszych, które funkcjonują w domach, które są samotne, bo przecież one chciałyby mieć takie poczucie pewności, że żyją w mieście, które zadba o to, że dojadą do ośrodka zdrowia, że będą miały jak dojść do tego ośrodka zdrowia i tak dalej, i tak dalej. A martwi mnie to w kontekście tego, że nawet miasto nasze nie posiada systemu toalet miejskich rozlokowanych w kilku punktach, żeby te osoby starsze wychodząc mogły spokojnie skorzystać z tej toalety. A wracając do pytania, jak pan chce zatem włączyć te osoby starsze, samotne, samotnie mieszkające w życie społeczne naszego miasta? I prosimy o odpowiedź pana Adama. Bardzo ogólne pytanie. Moglibyśmy w ten sposób rozłączyć na przykład od Uniwersytetu Trzeciego Wieku, który jest bardzo atrakcyjną ofertą. Tam około 300 osób na dzień dzisiejszy czynnie uczestniczy w tych zajęciach. Wiem, że znakomicie się spisuje też organizacja Promek. My też pamiętamy o tych samotnych ludziach mieszkających w różnych miejscach. Proszę pamiętać, że mamy bardzo dobrze rozwinięty system opieki społecznej, który jest dla nas niezwykle kosztowny, to na każdym kroku podkreślam. W związku z tym oczywiście ta materia nigdy nie ma końca. Zawsze trzeba sobie odpowiadać na pytanie, co można zrobić jeszcze dla ludzi starszych. Uważam, że robimy bardzo dużo i nie mam sobie w tej materii nic kompletnie do zarzucenia. Teraz ja, tak? Aha, czyli powiedz odpowiedzi i teraz pan Adam zadaje pytanie panu Dawidowi. Prosimy. Ścieżki, powiem tak. W kwietniu bieżącego roku miałem przyjemność obserwować pana przed budynkiem ratusza. Prosi do mikrofonu, tak? Kiedy pan deklarował, i to jest nieistotne, to nie o to chodzi zupełnie, że nie będzie brał udziału w wyborach samorządowych, że skupia się pan na działalności czysto społecznej. Nie to jest przedmiotem mojego pytania. Tylko w ślad za tą wypowiedzią pan skonstruował do mnie bardzo obszerny list otwarty dotyczący ścieżek rowerowych w mieście. Ja w ciągu 7 dni, solidnie pracując, spotykając się z ludźmi, bardzo obszernie panu odpowiedziałem, wyrażając przy tym dużą satysfakcję, że oto nawiązujemy dialog społeczny. Minęło pół roku, pan w tej sprawie, oczywiście zaprosiłem pana na rozmowę, w ogóle niezależnego stanowiska, w związku z tym moje pytanie brzmi, czy to był jakiś teatralny, polityczny gest, czy też rzeczywiście troska o to, żebyśmy wspólnie rozwiązywali nasze sprawy. Odpowiada pan Dawid. Oczywiście to była właśnie troska o to, żeby rozwiązywać te sprawy. Konsekwencją tego oświadczenia naszego przed ratuszem było to, że odbyło się spotkanie
naszej grupy z panem przewodniczącym rady, panem Szymańskim w Ratuszu. I tam podczas tego spotkania oczywiście omówiliśmy założenia tego naszego wniosku i pan przewodniczący też przychylnym okiem na to spojrzał. Był bardzo otwarty na dalszą współpracę i zobowiązaliśmy się, że jako grupa działaczy społecznych, nieodpłatnie, czyli na zasadzie wolontarystycznej, przygotujemy taką mapę miasta, która będzie pokazywała, gdzie te ścieżki, na przykład, gdzie tych ścieżek brakuje. I nawet wrzuciliśmy takie zapytanie do naszych mieszkańców na Facebooka, żeby podsyłali różne zdjęcia, żeby podsyłali takie punkty. Oczywiście to nie miało na celu, broń Boże, wypunktowania zaniedbań miasta, bo jak wszyscy dobrze wiemy, to pewną część dróg nie należy do miasta, ale to miało być taka kompleksowy raport dotyczący tego, gdzie musimy popracować wspólnie nad tym zagadnieniem. I właśnie to jest, mam nadzieję, że do końca roku my ten raport opracujemy taki roboczy i będę mógł panu burmistrzowi przekazać, albo samemu sobie może nawet, ten raport do dalszych prac już z nową radą miejską. Dobrze. Przepraszam, ale to nie jest odpowiedź na moje pytanie, bo czyli ja nie pytałem się rozmowy z panem przewodniczącym, tylko czyli o pan tak zębę. Czyli pan Adamy bierze teraz pół minuty na ripostę? Dobrze, teraz pytanie pana Dawida, ostatnie trzecie, do pana Adama. Chciałbym spytać o pana hasło wyborcze, bo pan przyjął takie hasło Iława Miasto Przyjazne. Ja bym tak naprawdę chciał zapytać się, kiedy to miasto przyjazne funkcjonuje? Czy ono już funkcjonuje, czy jeszcze może będzie funkcjonowało? Bo mam wrażenie, że ono nie funkcjonuje, bo na przykład kiedy likwidował pan Famelok, to nie było to miasto przyjazne. Kiedy chciał pan zlikwidować boisko na osiedlu piastowskim bez wybudowania już nowego boiska dla mieszkańców, to czy to wtedy też było miasto przyjazne? Czy jak pan zawieszał budżet obywatelski, to czy to było miasto przyjazne? Czy jak pan sprzedawał działkę na ulicy Skargi i obiecał pan na spotkaniu wydzielenia kawałka dla mieszkańców i działka i tak została sprzedana, czy to też jest miasto przyjazne? Bo ja mam wrażenie, że to miasto nie jest przyjazne obywatelom. No wrażenia zostawmy sobie, może potem. Właśnie pytanie, wracam do pytania. Pytanie. Jak pan rozumie właśnie hasło swoje wyborcze w kontekście tych wszystkich działań? Miasto przyjazne to jest wszystkie miasto, które umiejętnie potrafi się poruszać, jeżeli chodzi o różne zapotrzebowania mieszkańców. Ja przypominam sobie ulicę Skargi i konsultacje z wami, bo przecież tak nie to miało charakter. Ja się z wami spotkałem z grupą mieszkańców zajmującego miasta, wyjaśniłem motywy, jakie na to, że są chodzi ratusz, wyjaśniłem stan prawny i nic więcej tej materii nie miałem do zaoferowania. To było po prostu niemożliwe. Jeżeli chodzi o osiedle piastowskie, to zwracam tylko uwagę na to, że dzisiaj wielu ludzi z tego powodu, że tak naprawdę się wycofaliśmy z tego pomysłu i skupiliśmy się tylko na tym małym boisku, ubolewa z tego. To ja nieraz tam rozmawiałem z ludźmi, że dali się podprowadzić emocją, zupełnie niepotrzebnie. Ja oczywiście z pomysłu zagospodarowania oczka na osiedlu piastowskim nigdy nie zrezygnuję. Jeżeli będzie mi dane, to nawet to podtrzymuję. Ale sama idea wydawania w szczególny sposób boiska otoczonego z każdej strony blokami jest ideą najgorszą z możliwych. Jeżeli chodzi o miasto przyjazne, to ja sobie to wyobrażam przede wszystkim w ten sposób. Nie tworzenie mitów, jacy jesteśmy niedostępni, bo to jest nieprawda. Nie tworzenie mitów, jak to nie można wejść do ratusza i nie złapać tam żadnej komunikacji. To jest nieprawda. My jesteśmy budynkiem niezwykle otwartym, bardzo cierpliwym, jeżeli chodzi o mieszkańców i ciągle nieustannie nastawiamy na dialog społeczny. Tylko dla mnie definicja dialogu to jest zupełnie coś innego. To jest rozmowa z każdym mieszkańcem. Kropka. I pan Dawid korzysta z półminutowej riposty możliwości. Pana odpowiedź pani burmistrza mnie tylko przekonała, że Iława jeszcze nie jest tak bardzo przyjaznym miastem dla swoich mieszkańców, bo skoro pan chciał zabrać boisko, to przekazać deweloperowi bez oferty w postaci nowego boiska i mieszkańcy mieli czekać 3-4 lata na boisko, a to na pewno nie jest przyjazne postępowanie. Tak samo nie jest przyjazne postępowanie w momencie, kiedy dostajemy sygnał na spotkaniu, że kawałek działki Piotra Skargi będzie wyodrębniony dla mieszkańców, a zostaje ta działka, jak się okazuje, sprzedana w całości. Dziękuję. Dziękuję bardzo. I? To teraz? To już koniec? Nie, jeszcze pan zadaje ostatnie, trzecie pytanie ze swojej strony do pana Dawida. Prosimy o klarowne formułowanie pytania. Jasne, ale z tak zwanym słowem wstępnym, zgodnie z ustawą wyborczą. 3-4 oznaczone, jasne. Bo potem gubimy pomysł. Obiecaliśmy zapytanie jeszcze dotyczące budżetu obywatelskiego. Mamy za sobą 2 lata temu pierwszą edycję budżetu, gdzie przeszło to nasze najśmielsze oczekiwania, ponieważ wpłynęło 1000 głosów. Była to naprawdę ostra bitwa o zwycięstwo. Zwycięstwa mógł być tylko jeden.
My jednak idąc na taką propozycję, że trzeba było strasznie projektu numer 2, zaproponowaliśmy, że wykonamy dokumentację i kosztorys drugiego projektu, którego pan był pomysłodawcą. I kiedy siedząc wszyscy, ja tutaj radna Jackowska też była, też ten pan Dawid Kopaczewski, po głębokich konsultacjach, rozmów z projektantem, zdecydowaliśmy się na opracowanie dokumentacji. Dokumentacji za 1,5 miliona złotych, jeśli chodzi o kosztorys. A kwota wówczas tam była 500 tysięcy, jeśli chodzi o budżet obywatelski. Zdecydowaliśmy się to zrobić i ja wyraźnie powiedziałem publicznie, że chcąc, żeby ten projekt nie trafił do szuflady, proponujemy, żeby go po prostu zawieszając na jeden rok budżet obywatelski zrealizować. I ja się przyznam szczerze, że ja tego rozbrojenia jaźni nie pojmuję. Bo z jednej strony robimy panu coś niezwykle sympatycznego, żeby został ślad po tym wszystkim, a z drugiej strony stajemy się przedmiotem ataku, że kiedy my z pytaniem retorycznym, kiedy my otworzymy budżet obywatelski. Chciałbym się pana zapytać, z czego to wynika? Dlaczego w ten sposób akurat pan się zachowuje, co tam jest niezwykle przykre i bardzo przygnębiające? Bardzo proszę. Pan Dawid. Dlatego tak walczę o budżet obywatelski, ponieważ głęboko wierzę, że to jest idealny instrument do tego, żeby aktywizować lokalną społeczność. 4 lata temu w wyborach samorządowych frekwencja wyniosła 38% i jestem o tym głęboko przekonany, że instrument obywatelski jest kolejnym instrumentem, który, budżet obywatelski jest kolejnym instrumentem, który pozwoli na aktywizację. Jeżeli nawet zabrakło pieniędzy w tym roku na budżet obywatelski, tak jak w zeszłym roku pan ściął z 500 tysięcy do 100 tysięcy złotych, to chyba 150, to taką pozycję miały Kisiewice kilkukrotnie mniejszą, to trzeba było chociaż dla przyzwoitości zachować tę kwotę, żeby to życie wokół budżetu obywatelskiego się toczyło. Tak samo jak demokracja czasem kuleje, to nikt jej nie zwija do szafy na rok czy na dwa, żeby przeczekać, tylko trzeba po prostu to swoimi możliwościami w miarę możliwości prowadzić dalej. Jestem głęboko o tym przekonany, że budżet obywatelski nie odrodzi się już w takiej formie, jak się zadziało w pierwszym roku, bo to była zasługa, przede wszystkim sukces tego budżetu. 5000 zgłoszonych głosów to była zasługa wszystkich projektodawców, że chodzili tak praktycznie od domu do domu po te głosy. Tak więc dlatego tak upieram się przy tym budżecie, bo to jest jeden z instrumentów, dzięki którym to właśnie mieszkańcy mają wpływ na to, tak realny wpływ na to, co się dzieje wokół nich. Dziękuję. Koniec. Nie, jeszcze nie posta. No tak. Pan już skorzystał. Nie wiem, to panu Dawidowi zostawiam. Dajemy 20 sekund panu Adamowi. Proszę w Termańsku, pan Dawid daje 20 sekund. Ja nie są daleko przekamarzanie się tutaj przepychanie. Jeszcze raz podkreślam, że w najlepszej intencji, właśnie w stronę pana, czyniąc ukłon, zdecydowaliśmy się założyć projekt numer 2 z pierwszej edycji projektu. W związku z tym te ataki na mnie, że na jeden rok przerwałem budżet obywatelski, tak to jest bardzo przykro, jak oni bomba będzie zasłużona. Ale nie mówił pan o tym, że zawiesza pan na naszym spotkaniu. Zawsze mówiłem o tym publicznie, że zawieszamy na jeden rok. Zawsze, wszędzie, wszędzie. Zawsze, wszędzie, tak dalej. Czas na ostatni etap. Podsumowanie debaty. Mamy na to po 1,5 minuty dla każdego z panów. Pierwszy dokonuje pan Dawid podsumowania. Tak. Trzymając się reguły naprzemienności, tak to wychodzi. Ja przede wszystkim chciałbym bardzo serdecznie podziękować za obecność dzisiaj i prosić o głosowanie w drugiej turze wyborów, które jest za 2 dni. Mam nadzieję, że wykażemy się wszystkim takim obywatelskim obowiązkiem i pójdziemy do urny. I ta frekwencja, mam takie marzenie, dobije przynajmniej do tych 60%. Ja dziękuję państwu za podjęcie trudu organizacji tego spotkania. Dla pana burmistrza mam panu prezent. Sobie pozwolę szybciutko. Przygotowany. To jest takie, myślę, że podsumowanie pana kadencji. To jest właśnie ta piękna, wybetonowana galeria jazzowa. Mam nadzieję, że to będzie taka ikona tych 4 lat, ładnie wykonana, w miłosnym przedsiębiorstwie, symbol właśnie być może tej pana kadencji. Mam nadzieję, że zawiśnie gdzieś tam nad pana biurkiem, będzie mógł pan patrzeć właśnie na ten niechlubny chyba wyjątek inwestycyjny, który niestety został wykonany. Tak więc z rąk moich na pana. Dziękuję bardzo. I dziękuję za udział w tej debacie. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. To było ostatnie słowo od pana Dawida i teraz ostatnie słowa od pana Adama. Znaczy nie będę się odnosił do galerii, bo ja to próbowałem wielokrotnie opowiedzieć, wyjaśnić, pokazać, jak proces inwestycji tego rodzaju przebiegał. Mówiłem dawno o tym, że galeria jazzowa pozostała tylko z nazwy, że tak naprawdę czeka nas zastanowienie się, co dalej, w sensie wykorzystania tego obiektu.
W związku z tym nie chcę dzisiaj o tym rozmawiać, bo wszystko zostało mi powiedziane. Ja tylko powiem w ten sposób, że zawsze, kiedy czytam media społecznościowe, to tak się zastanawiam, co by się działo w mediach społecznościowych, które wtedy jeszcze nie były, absolutnie bardziej się nie były, odnawialiśmy ratusz. Gdzie krytyki było mnóstwo w tamtym czasie i teraz mogę sobie wyobrazić tą falę hejtu i to wszystko, tą pogardę i wzgardzanie tym wszystkim, która by się wydawała na temat odnowienia ratusza. Czy dzisiaj ktoś na ten temat dyskutuje, że chodzi o ratusz? Jest to rzecz głęboko oczywista. Jestem przekonany, że chodzi o galerię przy ratuszu. Staje się to niebawem, to jest kwestia czasu, miejsce kultowe również. W związku z tym absolutnie nie uznaję czegoś takiego jak krytyczna ocena tego miejsca. Jestem z nich bardzo dumny i dziękuję, jeszcze raz to podkreślam, pomysłodawcom z poprzednich lat, że na takie przedsięwzięcie się zdecydowali. Także chodzi o to. A teraz jeszcze powiem tylko jedną rzecz bardzo istotną, to, że dzisiaj słuchając pana, to miałem takie wrażenie, że jest w tym wszystkim za dużo blichtów, za dużo ubierania w nowe pusterka i zawiązywania pogadki na rzeczach oczywistych, które od dawna robimy. Po prostu robimy to systemowo, robimy to krok po kroku i nie ma tu nic nadzwyczajnego i odkrywczego. To tyle, dziękuję bardzo. Dziękujemy, to było ostatnie słowo pana Dama. Jednocześnie możemy się podziękować.